Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Zapraszam was dzisiaj na przepiękne grzybobranie w moim wykonaniu w pomorskich lasach. Powiem wam, że na pewno będzie co oglądać. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A jeśli tak będzie, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania i udostępniania moich filmów, mojego kanału. Dla mnie duże wsparcie. Chciałem też podziękować komentującym i wspierającym mój kanał w ten sposób, o którym mówiłem. A tymczasem zapraszam na film. Ruszamy, moi drodzy, w nieziemską wyprawę grzybową. I na mojej drodze stanęły, zobaczcie sami. Mamy jednego borowiczka. Drugiego. Są sosnowe. A tu jak się ukrył, przykrył się trawą, żeby go nikt nie zobaczył. Czwarty. Zobaczcie. Piąty. Należało mu się foto, bo był bardzo piękny. I zaraz mamy szóstego. I siódmego. I ósmego. Dziewiątego zostawimy. Tu też rośnie borowik. Więcej nie spostrzegłem, ale też mogą się gdzieś ukrywać. Tu był jeden, ale już jest wyżarty. Ale też go zabiorę. Te chociaż nie powinny być zaczerwione. I idziemy dalej. Uważamy, żeby nie nadepnąć na te malutkie. Zobaczcie, jakie ładne. I rodzinka jest. I szukamy dalej. I zobaczcie. Kolejny borowik mi się przytrafił. Mam nadzieję, że nie będzie zaczerwiony. I tu kolejny maluszek. Ale tego zostawię dla kogoś. Jakby tu przybył na to miejsce, to niech da znać. Pozdrowi zalatanego tatę z tym borowikiem. Fajny, piękny prawusek. Jeden. Ten już jest w strasznym stanie, ale mamy też trzeciego. Zobaczcie. Pięknie ukryty. Robi wrażenie. Tak to można zbierać borowiki. Jest chyba jak na razie najlepsze grzybobranie, jakie miałem w tym roku. Owocników pełno. Owocników różnych grzybów. Dobrze. Napatrzyli się? To fajnie. Ja też się cieszę. Idziemy dalej. Tamte miały kapelusze zdrowe. A przy tym zobaczymy. Więc nie jest najgorzej. Szukamy dalej. I moi drodzy, mamy kolejną rodzinkę. Zobaczcie. Jeden borowiczek. Tu go położymy. Drugi. Teraz, żebym ich nie zgubił. A, tu mamy trzeciego. Jak siedzi skubany. Oj, tak całego do mnie doszłem. Mamy trzeciego z rodzinki. I gdzieś tu
widziałem 4. Widzicie? I kolejne 4 sztuki wpadną do koszyczka. Więcej nie widzę, ale się tu rozejrzę. A teraz mam tylko jednego bez rodziny. Ale super, że jest. Zaczyna deszczyk padać. Nie wiem, czy słyszycie. Może grzyby będą w oczach mi rosły. Znaczy nie, że w oczach, tylko przed moimi oczami. Dobra, ruszamy dalej. Mam nadzieję, że dalej też będzie pięknie. Jednak był drugi obok. Ale ten się raczej nie nadaje do spożycia. Ale i tak fajnie, że rośnie. Tam kawałek dalej widziałem trzony grzybów pozostawione po grzybiarzach, robaczywe. Myślałem, że mi nic nie zostawili, a jednak zobaczcie, jaki fajny maluszek się trafił. Taka bambaryłka. Korzonek twardy, trzon twardy, więc możliwe, że będzie zdrowy. Możemy iść dalej. Zobaczcie, jaki piękny owocnik wyjątkowo wygląda. Urzekł mnie. Muszę najpierw zerwać tego malucha, co tu mam. A teraz tego. Zobaczcie. Też nie jest cudowny. Nawet nie był głęboko osadzony. Patrzcie, jakie fajne. Tam jeszcze z daleka widziałem coś, ale to chyba będzie muchomorek. A może nie. Nie. To borowik szlachetny. Ale na jakiej cienkiej nóżce. Takiego bym się nie spodziewał. Ale i tak fajne. Wyglądają na zdrowe. Poszukamy kolejnych. Czyli mamy 3 z rodzinki. Tam jeszcze 4 malutki został. I kolejny piękny borowik nam się trafił. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Garniemy liście. Skrył przed ślimakami. Niesamowite. To już jest najpiękniejszy owocnik z dzisiejszego dnia. Naprawdę jest się już z czego cieszyć. Wyjątkowy. I szukamy dalej. Ale tam z oddali coś się mieni. Czyżby to był kolejny? Tak, moi drodzy. To kolejny z rodziny. Tu mamy
następnego. Tu jeden jest obżarty. A tu widzimy jednego takiego maluszka. On też niech zostanie. Ciekawe, czy gdzieś jeszcze jakieś się ukryły, żeby na nie nie nadepnąć. Ale nie widzę już. Nie rzucają się w oczy. Poprzestaniemy na tym, co znalazłem. I pójdziemy dalej. Ruszamy. Zobaczcie, jakiego pięknego borowika udało mi się znaleźć. Wygląda jak z bajki. Dobra. Wykręcamy i idziemy dalej. Może jeszcze takie piękne nam się trafią owocniki borowika w tym grzybowym lesie. O. Znowu napotkałem pięknego borowika. Ale oczywiście nie rośnie on sam. Mamy tutaj drugi owocnik. Mam wrażenie, że będą one zaczerwione. Zaraz je sprawdzę, a później jak nie zapomnę, to wam powiem, jak one wyglądały w środku. I szukamy dalej. Trwało długo. Mamy kolejnego borowika. Ale ten słabo był ukorzeniony. Ale tu coś spod liści bieleje. A tu kolejny borowik. Oj. Raczej nie szaleje. Kapelusz zdrowy. Ten został przydeptany. I tu coś znowu. Ale nie. To nie borowik. Mamy dwa. I idziemy dalej. Mam inne miejscówki na sosnowe borowiki, dlatego w tym miejscu się go nie spodziewałem, ale go napotkałem. Zobaczcie. I obok drugi. Jakie fajne maleństwo nam wyrosło, niewybarwiony. Pięknie usiadł. O, ale ten jest cały zaczerwiony. Nawet mały kapelusik ma. Zakryjemy, niech sobie leży. Ale mamy sosnowego. Zapewne. Chociaż kapelusz z niego będzie zdrowy. I idziemy dalej. A tu prawdopodobnie zauważyłem następnego. Choć nie sosnowego, ale jakże uroczego. I powiem wam, że on nie jest sam. Tu jego braciszek, ale już w słabym stanie, więc zostawimy. Niech rośnie sobie dalej. A my szukamy kolejnych owocników. I mamy następnego do dzisiejszej kolekcji. Ten jest cały w piachu. Jak źle umyjemy, będzie skrzypiał pod zębami. Fajniusi.
Szukamy kolejnych. A tamten patrzył spod liścia, myśląc, że go nie zauważę, że komu innemu się ukaże. Ale ja go wypatrzyłem i do swojego koszyczka go zachęciłem. Mamy. Mamy to. A żeby mu nie było smutno, to zabierzemy też jego rodzinkę. Małe sośniaczki. Ale gdzieś tam mi coś świtało. Gdzieś tu był. Wy może go widzicie? Nie. Teraz już pewnie tak. Ja je widzę. Jakie piękne dwa owocniki borowika sosnowego. Cudowne. Cudowne, moi drodzy. Cudowne w każdym calu. Możemy szukać dalej. Pięknie jest. Z daleka zauważyłem jeszcze jednego, mniej okazałego, ale a nie, to dwa miały zamiar wyrosnąć. Pięknie. Wam też życzę takich owocników. Tu jedynie jest taki obżarty, ale ciekawi mnie, czy będzie zdrowy. Dobra. Tu już nic nie widać, więc podążę do koszyczka. Oczyścić te owocniki, które udało mi się znaleźć. I możemy iść dalej. I następne do kolekcji. Obok żadnych nie widać, więc idziemy dalej. Moi drodzy, to jest niesamowite. Kolejna partia. Kolejna rodzinka. Zobaczcie, mamy jeden owocnik borowika. Tu mamy drugi. Oj, mrówka mnie zaatakowała. Może ona go zjeść chciała. Mamy drugi. Zaraz kolejny. Zobaczcie te. Czyli jest trzeci, czwarty i piąty. Nabieramy. Trzeci, czwarty, piąty. Ale to nie koniec. Tu mamy pięć. A tu mamy, zobaczcie, kolejny, szósty, siódmy, ósmy, ale to jeszcze nie koniec. Dziewiąty. Dziesiąty. Niesamowicie, prawda? Tam jest jedenasty.
Aj, tego zostawimy, bo kapelusz jest wyżarty. Ale 11. Zaraz wam pokażę kolejne. Tylko zabiorę te dwie kupeczki. Nie dotarłem do koszyka jednak. Jest 12. I jest tu gdzieś 13. Czternasty. Piętnasty. A to gołąbek. 15. Szesnasty. I 17. Siedemnasty. I zaraz jeszcze się rozejrzę w tym miejscu. Czy nic nie zostawiłem. No tu jest 18. 12. I tu jest 19, ale ten jest wyżarty. Tego nie będziemy zabierać. Ale 19. A tu jest 20. A tu jest 21. 21. 21 sztuk. A zobaczcie, ktoś tu przede mną szedł i zbierał. Tyle naliczyłem, 21 sztuk.